Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Jaworze. Wiele się działo w ubiegłym roku, zmiany kadrowe. Byliśmy też świadkami przyjmowania nowych adeptów w komendzie. Jak minął ten rok? Czy był bezpieczny w stosunku do lat ubiegłych? Już czas na podsumowanie. Witam bardzo serdecznie. No, podsumowując statystycznie, możemy porównać mijający poprzedni rok do roku 2022. Ilość zdarzeń była na bardzo podobnym, zbliżonym poziomie. Oczywiście każdy rok jest inny, musimy się spodziewać różnych zdarzeń. W 2022 były to zdarzenia bardzo podobne, czyli zdarzenia związane z pożarami, z miejscowymi zagrożeniami i z fałszywymi alarmami, a również wyjazdy za pogotowie ratunkowe, gdzie się też to dość często u nas zdarza. W 2023 również tego kategorii zdarzeń. Czym można wyróżnić rok 2023? Można byłoby tu wspomnieć o tym, że mieliśmy dość duże pożary, jeśli chodzi o pożary upraw rolniczych w okresie żniw. Spaleniu uległy dość duże areały zboża. Dość ciężka praca w trudnych warunkach atmosferycznych, za co też bardzo serdecznie chciałbym podziękować naszym ratownikom, całej kadrze dowódczej, którzy walczyli bezpośrednio z tymi pożarami. Mieliśmy też pożar na ulicy Mickiewicza w Jaworze, pożar zabudowań domowych, budynku wielorodzinnego. Podczas tego pożaru ewakuowanych było 16 osób. No, zdarzenie było dość złożone z racji konstrukcji i też materiału palnego. Tam spaleniu uległa więźba dachowa, ale ratownicy również bardzo szybko, sprawnie poradzili sobie z tym zdarzeniem. Kolejne zdarzenia takie charakterystyczne dla 2023 roku to jest zdarzenia związane z gwałtownymi opadami deszczu, z przyborem wód takich, powiedzmy, gruntowych. I tu mieliśmy działania praktycznie prowadzone przez 24 godziny w trudnych też warunkach atmosferycznych. Pompowania z piwnic, z budynków, zalania ulic. Ciężka praca ratowników, ciężka praca służb, które z nami współpracowały. No, ogólnie, że tak powiem, z roku na rok zauważamy, że te zjawiska mamy i będą się one najprawdopodobniej powtarzały w latach kolejnych, do czego też się przygotowujemy, czyli poczynamy, że tak powiem, zakupy odpowiedniego sprzętu, żeby reagować na takie zdarzenia. I takie zdarzenie śmieszne, może śmieszne, troszeczkę też z innej kategorii, z innego kalibru. Dostaliśmy taką informację o tym, że jest zagrożony kot. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że kot o znacznej wartości, bo tam wartość z tego, co była omawiana przez właścicieli, sięgała 4000 zł. Kot uciekł z domu, po prostu postanowił sobie zrobić wycieczkę i wszedł do kanału burzowego. Właściciele próbowali go wabić przez dłuższy czas, niestety kotek nie podejmował współpracy, chciał pozostać w tym miejscu, no i musieliśmy my przyjechać na miejsce. Nasze działania polegały na dokonaniu rozbiórki kanału, rozbicia go narzędziami, motowiertarkami. No i po, że tak powiem, krótkich pertraktacjach udało się tego kotka wyciągnąć, ku szczęściu właścicieli, no i naszym też szczęściu, dlatego że no, walczymy zarówno o ludzi, jak i o zwierzętka i o mienie. Na terenie powiatu jaworskiego znajduje się również odcinek autostrady A4, też pod opieką strażaków, i doszedł nowe wyzwanie. Droga ekspresowa S3, już mija rok. Jak sobie poradziliście z tym wyzwaniem i czy jest wszystko dopracowane? Czy kierowcy, turyści mogą się czuć bezpiecznie? My oczywiście robimy wszystko, co możemy, tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim poruszającym się naszymi szlakami drogowymi. Jeśli chodzi o drogę S3, spodziewamy się wzrostu zdarzeń w momencie, kiedy już droga zostanie całkowicie otwarta w kierunku od Lubawki już do granicy z Czechami. Wtedy to natężenie ruchu będzie na pewno dużo większe. Na tą chwilę mieliśmy zdarzenia na drodze S3. Były to jakieś kolizje samochodowe,
ale zdarzały się też kolizje ze zwierzętami. I tu też chciałbym zaapelować do mieszkańców, jeśli zauważą otwarte bramy awaryjne, wjazdowe na S3, żeby informowali zarządcę drogi. Jeżeli nie będzie kontaktu z zarządcą, to bezpośrednio do nas. Musimy reagować na takie sytuacje, bo w momencie, kiedy zwierzę wejdzie na taką drogę szybkiego ruchu, może dojść do poważnych następstw, do poważnych kolizji. Także bardzo bym prosił o takie informacje. Natomiast jeśli chodzi o autostradę A4, faktycznie na naszym odcinku, który podlega pod nasz tak powiem, rejon chroniony, mamy dość dużo zdarzeń. Tam jest bardzo duży ruch. Niestety nie obyło się też bez wypadków śmiertelnych. Mieliśmy tam na tym odcinku naszej autostrady wypadki śmiertelne. Ratownicy robią wszystko, co mogą, ale nie zawsze jesteśmy w stanie, że tak powiem, pomóc tak na 100% uratować komuś życie. W tych akcjach ratowniczych zawodowa straż pożarna często posiłkuje się ochotnikami? Oczywiście, to jest bardzo ważne ogniwo Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki druhom ochotnikom możemy sprawnie prowadzić nasze działania. Oni najczęściej rozpoczynają akcje ratownicze. My dojeżdżamy, wspieramy te akcje i już później w ramię razem z ochotnikami zawodowcy pracują, ażeby po prostu doprowadzić do jak najszybszego załatwienia tego zdarzenia. No i oczywiście walczymy o każdą osobę i każde mienie, żeby straty były jak najmniejsze. Korzystając z okazji, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym podziękować załodze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za tą ciężką służbę, za ciężką pracę, zarówno ratownikom, jak i pracownikom cywilnym. Należy też wspomnieć o naszych przyjaciołach, o samorządowcach. Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc, którą nam okazujecie, za zrozumienie naszych potrzeb i naszych problemów. No i chciałbym złożyć życzenia spokoju, zdrowia w tym 2024 roku i abyśmy się spotykali tylko przy dobrych okolicznościach, przy okolicznościach, które będą sprawiały przyjemność, a jeżeli zajdzie potrzeba, żebyśmy się spotykali przy zdarzeniach losowych, gwarantuję, że nasi pracownicy, funkcjonariusze sprostają tym działaniom. Możecie czuć Państwo się bezpiecznie.